Poznaj obrazki z życia świętego Antoniego. Wzbudź intencje i dołącz do nowenny. Święty Antoni, módl się za nami. Rozdział 13. Jak tylko rozeszła się wieść, że Antoni ciężko zaniemógł, mieszkańcy przedmieścia, na którym się znajdował, mówili, że jeśli by umarł, nie pozwolą oni, żeby ciało jego gdzie indziej przeniesione zostało. A znowu mieszkańcy Padwy domagali się, żeby w takim razie ten skarb drogi w swoich murach posiadali. Gdy więc święty żyć przestał, zakonnicy znajdujący się przy nim chcieli to przynajmniej przez pewien czas zataić. Obawiali się bowiem, żeby przy wielkim zbiegowisku ludu nie doszło do sporów, a następnie i starć pomiędzy mieszkańcami przedmieścia a mieszkańcami Padwy. Lecz wiadomość, którą chciano ukryć, szybko rozniosły te usta, o których mówi Pismo Boże. Z ust niemowlęcych i sących dokonałeś chwały Twojej. Skoro mąż Boży powieki zamknął, dzieci nie bez szczególnego natchnienia boskiego rozniosły wieść o tym po całym mieście, wołając: Nasz święty ojczulek umarł, święty Antoni poszedł do nieba. Trudno wyrazić, jak ogromny, powszechny żal wiadomość ta wywołała. W całym mieście ruch się zrobił niezwykły, sklepy i zakłady publiczne pozamykano, wszelkie zajęcia przerwano. Chorągwie żałobne i na mieszkaniach prywatnych i na gmachach rządowych porozwieszano, a tłumy niezliczone ciągnęły do klasztorku Arceli i otaczały obok niego będące mieszkanie braci mniejszych, gdzie były zwłoki świętego. Liczna też straż miejska otaczać je musiała, nie dopuszczając nikogo, i wiele mając trudu w utrzymaniu porządku wśród coraz to większego tłoku, w którym widzieć można było osoby wszelkiego stanu i wieku, a wielu rzewnie płaczących. Tymczasem wszczęły się targi, gdzie ciało świętego ma być pochowane. Klaryski, których on był ojcem duchownym, domagały się, żeby w ich kościółku pogrzebane zostały. Zaś bracia mniejsi chcieli koniecznie przenieść go do swojego klasztoru Przenajświętszej Maryi Panny, co było zgodne z wolą zmarłego objawionej przez niego za życia. Biskup Padewski i prowincjał braci mniejszych, wtedy tam obecny, byli za tym. Lecz nie obeszło się bez przewidywanych zamieszek. Mieszkańcy przedmieścia w żaden sposób nie chcieli się zgodzić na przeniesienie ciała świętego Antoniego do miasta i wzięli się do broni. Zanosiło się też na krwawe starcie, które jednak roztropność biskupa i prowincjała powstrzymać zdołała i do przeniesienia ciała do miasta można było przystąpić w kilka dni potem, to jest 17 czerwca, późnym wieczorem. Pogrzeb odbył się z największą wspaniałością. Na czele zgromadzonego ludu szedł biskup z duchowieństwem tak świeckim, jak i zakonnym, przybyłym nie tylko z miasta, lecz i z całej okolicy. Za nimi szedł wielkorządca Padwy ze wszystkimi dostojnikami miejscowymi i różnymi pobożnymi stowarzyszeniami. Najwyżsi urzędnicy nieśli, zmieniając się, zwłoki świętego wśród ogromnego tłumu, w którym prawie wszyscy trzymali palące się świece lub pochodnie. A było światła tego tak wiele,
że jak się wyraził jeden z pisarzy życia Antoniego, współczesny mu i obecny na jego pogrzebie, zdawało się, że miasto całe było w płomieniach, ulice zaś wszystkie zasypane były kwiatami. Ale i sam Bóg Najwyższy raczył w sposób nadzwyczajny uświetnić pogrzeb tego wielkiego sługi swego, a już i bez tego za życia wsławionego cudotwórcy. Mnóstwo chorych, którzy mogli dotknąć się trumny, w której niesiono jego zwłoki, niezwłocznie zdrowie odzyskiwało. A tej cudownej pomocy doznawali nawet ci, którzy nie mogąc dotrzeć do tych relikwii, spojrzeli tylko na nie lub wezwali imienia Antoniego. Prawie co krok cud jakiś się zdarzył i okrzyki to podziwu, to dziękczynienia łączyły się z pieśniami pogrzebowymi. Wówczas tak wielka liczba cudów się wydarzyła, a ponieważ był to dzień wtorkowy, od tej pory upowszechnił się między wiernymi zwyczaj wtorki na szczególną cześć świętego Antoniego przeznaczać. Po przejściu głównymi ulicami Padwy, gdy orszak pogrzebowy dotarł do kościoła braci mniejszych Przenajświętszej Panny Maryi, tam zwłoki świętego zostały ustawione, a nazajutrz po nabożeństwie nabożnym przez biskupa odprawionym do grobu złożone. Napływ pobożnych pielgrzymów do grobu męża Bożego był coraz liczniejszy. Już wtedy myślano o kanonizacji Antoniego, więc nie później jak w miesiąc po jego błogosławionej śmierci biskup padewski z polecenia stolicy apostolskiej wyznaczył kilku prałatów i świeckich urzędników do prowadzenia śledztwa w takich przypadkach wymaganego. Trwało ono 7 miesięcy i gdy ukończone zostało, wszystkie akta urzędowe przesłane zostały Ojcu Świętemu Grzegorzowi IX. Po ich jak najściślejszym rozpatrzeniu przez kardynałów na to wyznaczonych i po sprawdzeniu przy tym i nowych cudów na grobie Antoniego ciągle zachodzących, papież uroczyście wpisał go w poczet świętych, w samą uroczystość zesłania Ducha Świętego roku pańskiego 1232, dzień 13 czerwca, na obchód jego święta wyznaczając. Miało to miejsce w Spoleto, mieście w środkowych Włoszech położonym, gdzie papież Grzegorz IX w tym czasie z dworem swoim przebywał. A i tę okoliczność raczył Pan Bóg upamiętnić cudem. W tej bowiem chwili, kiedy w Spoleto dekret kanonizacji uroczyście ogłoszono, w Lizbonie, miejscu urodzenia Antoniego, a tak bardzo od Włoch odległym, we wszystkich kościołach dzwony same dzwonić zaczęły, jakby na jakieś wielkie święto. Zdziwieni zaś tym mieszkańcy dopiero później dowiedzieli się, że zaszło to właśnie wtedy, kiedy błogosławiony ich współrodak, do czci powszechnej jako już i królujący w niebie, został powołany. Przy zwłokach świętego zachodziły ciągłe cuda, a to coraz większą liczbę pobożnych pielgrzymów z odległych nawet krajów ściągało do jego grobu. I to więc i chęć uczczenia w nim apostoła, któremu tyle dobrodziejstw zawdzięczała Padwa, mieszkańcy postanowili wznieść dla niego osobny kościół. Jakoż już w roku 1233, według planu jednego z najznakomitszych ówczesnych budowniczych Mikołaja Pizanina, rozpoczęto budowę wspaniałej i wielkiej świątyni. Zamieszki polityczne, które w tym czasie tam były, opóźniły jednakże jej wykończenie,
i dopiero w roku 1263 stanął ten kościół, będący po dziś dzień jednym z najpiękniejszych, największych i najbogatszych kościołów w całym świecie. Święty Bonaventura, wówczas przełożony generalny zakonu braci mniejszych, a później biskup, kardynał i doktor kościoła, przybył wtedy do Padwy dla przewodniczenia przeniesieniu ciała świętego Antoniego do zbudowanego dla niego kościoła, gdzie najpierw umieszczono je w wielkim ołtarzu, a później w przepysznej i bogatej bocznej kaplicy, gdzie do dzisiejszego dnia się znajduje. Gdy trumnę wtedy otworzono, przecudna woń rozeszła się z niej po całym kościele. Ciało było już w proch obrócone, lecz język, który z takim namaszczeniem i siłą głosił chwałę Bożą i tyle dusz nawrócił, był tak świeży i różowy, jakby u żyjącego. Święty Bonaventura wziął go z uszanowaniem w ręce i okazując zgromadzonemu ludowi, zawołał z rozrzewnieniem: O języku błogosławiony, któryś bezustannie chwalił Boga i do chwalenia Go przywodził ludzi. Teraz widocznym się stało, jak cenny jesteś przed Bogiem. Relikwia ta umieszczona została w osobnej puszce złotej, wysadzonej drogimi kamieniami, i dotąd w kościele padewskim cześć od wiernych odbiera. Nowenna do świętego Antoniego. Dzień 9. O chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz? Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić. O święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, chciałbym się dostać do nieba, ale bez żadnego trudu. Święty mój dobroczyńco i opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen. Tutaj poleć prośby i podziękowania Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego.
litania do świętego Antoniego. Przy wezwaniach do świętego Antoniego powtarzaj w sercu sekwencję: módl się za nami. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Antoni Padewski, módl się za nami. Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus. Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej. Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy. Święty Antoni, perło ubóstwa. Święty Antoni, lilio czystości. Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską. Święty Antoni, wzorze miłości Bożej. Święty Antoni, zwierciadło cnoty. Święty Antoni, kapłanie według serca Bożego. Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego. Święty Antoni, apostole dusz ludzkich. Święty Antoni, bojowniku wiary. Święty Antoni, nauczycielu prawdy. Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii. Święty Antoni, nawracający grzeszników. Święty Antoni, pogromco występków. Święty Antoni, aniele pokoju. Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów. Święty Antoni, zwycięzco serc. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych. Święty Antoni, postrachu złych duchów. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych. Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubionych. Święty Antoni, chwalebny cudotwórco. Święty Antoni, święty całego świata. Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego. Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego. Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię,
Panie, prze zacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prezentowane obrazki z życia świętego Antoniego pochodzą z dziełka Żywot świętego Antoniego, napisanego przez ojca Prokopa Kapucyna. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.